Siemaneczko, witam wszystkich. Jaram się dzisiaj niesamowicie, a to dlatego, że wraca seria Najgorsi. Yeah! Tutaj przydałyby się jakieś brawa. Wybrałem dla was 11 piłkarzy, którzy według mnie totalnie dali ciała na Mistrzostwach Świata w Rosji. Są wśród nich ci mniej znani, trochę bardziej znani, no i ci, o których można powiedzieć, że są, no, takim europejskim topem. Zresztą sami za chwilę się przekonacie. Ale zanim zaczniemy, to napiszcie mi, który według was piłkarz był tym najgorszym, ale to najgorszym na Mistrzostwach Świata w Rosji. No dobra, a teraz już przygotujcie się. Bo wjeżdża 11 najgorszych na mundialu w Rosji. Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka. Co może dać ci dzisiaj najgorsza 11? Tak rozbawił mnie mem z aplikacji Fangola. Jeśli jej jeszcze nie masz, to koniecznie pobierz. Tylko na siebie uważaj. Zacznijmy od tego, że moja najgorsza 11 mundialu w Rosji gra w ustawieniu 4-4-2. Na tym mundialu roiło się od błędów bramkarzy. De Gea, Caballero, Neuer, Muslera. Ale ja w bramce postawiłem na Wojciecha Szczęsnego. Jeżeli jesteś zawodnikiem wielkiego klubu i masz być następcą legendy Gianluigiego Buffona, to chyba nie możesz się dziwić, że oczekiwania kibiców wobec ciebie są naprawdę duże. Szczęsny miał być naszym murem nie do przejścia. A skończyło się tak, że tyle samo pożytku mielibyśmy, gdyby w bramce powiesić ręcznik. Jestem pewien, że gdyby swoją szansę między słupkami dostał trener bramkarzy reprezentacji Polski Jarosław Tkocz, to lepiej by się zaprezentował. W meczach z Senegalem i Kolumbią straciliśmy aż 5 bramek. A Szczęsny obronił jeden strzał. Dosłownie jeden strzał. I to jeszcze nie było nawet coś, co można nazwać klasycznym strzałem, tylko takie dośrodkowanie kwadratu wzdłuż bramki. Co za statystyka. Nawet ojciec Wojciecha był dla niego bezlitosny i bramkę w meczu z Senegalem podsumował tak. Nasz bramkarz wybrał się chyba na przebieżkę do kiosku z napojami wyskokowymi. Coś w tym jest. Wybrał się i chyba już z niej nie wrócił. Wojtek, jeśli ty tak będziesz odwalać w Juve, to ci Cristiano głowę urwie. Dobra, kończymy ze Szczęsnym i przechodzimy dalej. Zaczynamy od lewej strony defensywy. A tutaj Rafael Guerreiro. On świetnie by pasował do reprezentacji Polski. Wiecie dlaczego? Bo na Euro 2016 prezentował się dobrze, albo nawet bardzo dobrze. A na Mistrzostwach Świata w Rosji wyglądał jak zupełnie inny piłkarz. To był najsłabszy punkt portugalskiej defensywy. To jak woził go momentami Amrabat, ciężko się na to patrzyło. I gdy wydawało się, że w następnym meczu musi grzać ławę, to niespodzianka. Guerreiro w pierwszym składzie. To nie był jego turniej, delikatnie mówiąc. Na środku obrony postawiłem na dwóch niezłych ananasów. Z takimi defensorami w składzie zachowanie czystego kąta to prawdziwe mission impossible. Pierwszy z nich to jeden z głównych aktorów komedii pod tytułem Defensywa Arabii Saudyjskiej w meczu z Rosją. Przed państwem Uomar Hausawi. Co on wyczyniał? Wyglądał na gościa, który akurat przechodził obok stadionu, a tu nagle ktoś go zaczepił i powiedział: ej, brakuje nam obrońcy. Chodź. Myślę, że na jego konto można spokojnie zapisać ze 3 z 5 straconych bramek w meczu z ekipą Czerczesowa. Taki Czeryszew to robił z nim co chciał. Ale poczekajcie, mam dla niego idealnego partnera. Fidel Escobar. To nie żart, to nie jest wynik fuzji Fidela Castro i Pablo Escobara za pomocą magicznych kolczyków Potara. Panama straciła na mundialu, czekajcie, 3, 6, 11 bramek, a w każdym meczu na środku obrony grał właśnie nasz Escobar. Apogeum beznadziejnej formy osiągnął w meczu z Anglią. Nie wiem, w co on grał, ale to nie była piłka nożna. No i został nam prawy obrońca. A tutaj ustawiłem Jeroma Boatenga. Co się z nim stało? Na mundialu wyglądał jak parodia samego siebie. Zresztą, jak większość niemieckich piłkarzy. W meczu ze Szwecją zobaczył czerwoną kartkę i wydawało mi się, że Niemcy bez Boatenga prezentowali się lepiej niż Niemcy z Boatengiem.
No i przynajmniej wygrali ten mecz. I tyle mieliśmy Boatenga na mundialu w Rosji. Na lewym skrzydle trochę z przymusu ustawiłem Piotra Zielińskiego. W lutym prezes Zbigniew Boniek powiedział, że Zieliński jest lepszy od De Bruyne. O Zielińskim wielu kibiców nadal mówi, że to młody, zdolny, wielki talent, dajcie mu jeszcze chwilę, a pokaże pełnię swoich umiejętności, ale chyba nie zauważają jednego. Czas nie stoi w miejscu i Zieliński ma już 24 lata. Pora się obudzić, to nie jest junior. Przyjechał na Mistrzostwa Świata na największą scenę i mógł zagrać jedną z najlepszych ról w życiu, ale totalnie się spalił. Zagrał w 3 grupowych meczach i nie pokazał nic godnego uwagi. Jego po prostu nie było. Środek pomocy to Carlos Sanchez, czyli przekleństwo reprezentacji Kolumbii. Najpierw czerwona kartka na dzień dobry w meczu z Japonią, a potem sprokurowany rzut karny w meczu z Anglią. U Sancheza głowa ewidentnie nie dojechała na Mistrzostwa Świata. Drugi środkowy pomocnik to Sami Khedira. Po tym jak ekipa lewa odpadła z mundialu, zawodnik Juventusu stwierdził, że nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak beznadziejnie grał. Sorry, ale ja też nie potrafię. A na prawym skrzydle postawiłem na... Wiem, że woli lewe, ale na prawym też można poszaleć. W Chorwacji znany jako atmosfericz Sławomir Peszko. Jak się kogoś zabiera na wycieczkę na Mistrzostwa Świata... Przecież gdy Adam Nawałka zdradził powołania na mundial, to wielu broniło pomysłu zabrania Peszkina do Rosji i twierdziło, że przecież on jest zadaniowcem i zna się na swojej robocie. Tylko jak przyszło co do czego i Błaszczykowski musiał zejść z boiska, to Nawałka wolał wpuścić obrońcę Bednarka niż swojego zaufanego żołnierza. Ale Sławomir, będzie się działo, będzie zabawa, Peszko w końcu dostał swoje minuty na mundialu. Tylko jak wszedł na boisko, to wtedy Japończycy już przestali grać w piłkę. Bielica by powiedział, to jest cyrkus. No i został nam najgorszy napad mundialu w Rosji. Uwaga, uwaga! Pierwszy napastnik to... Thomas Müller. O nim Jan Tomaszewski pewnie powiedziałby, że to padliniarz. Taki zawodnik, który może mieć pół sytuacji, a i tak coś wepchnie do bramki. Przecież taki jest właśnie Müller. Zawsze coś ukuje. No i faktycznie, na mundialu Müller był prawdziwym padliniarzem. Ale to dlatego, że jego gra na kilometr waliła padliną. Drugi napastnik to Robert Lewandowski. Robert, to my dla ciebie nagraliśmy pokolenie Lewandowski, a ty robisz nam coś takiego? Sorry, ale muszę zakończyć to w stylu MC Lipińskiego. No i z odejścia z Bayernu będzie dupa, bo na mundialu nie było formy, a wielka kupa. W tym odcinku Lipiński nie wziął jeńców, no ale nic dziwnego, w końcu to seria Najgorsze o Najgorszych. Jeżeli wy macie jakiś pomysł na filmiki o tematyce właśnie Najgorsi, Najgorsze, to piszcie w komentarzach, a ja chętnie przeczytam, no i pomyślę. Jeżeli podobał ci się ten odcinek i uważasz, że wcale nie był taki najgorszy, to chętnie zobaczę łapkę w górę. A jeżeli są tu jeszcze ci, którym nasz kanał się podoba i podoba im się to, co robimy, a nadal go jeszcze nie subskrybują, to może tak klikniecie subskrypcję. Bardzo dziękuję w imieniu całego teamu Fangola. No i dzięki za to, że byliście ze mną do samego końca. Na koniec klasycznie piąteczka od Lipińskiego. Dzisiaj będzie najgorsza piąteczka. Taka, która nigdy nie trafia. Trzymajcie się. Heja!